24 lutego. Pierwsza odpowiedź. Błogosławieństwo Biblii. Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. 3 rozdział, 2 wiersz. Po tym, jak Paweł podkreślił fakt, iż sam zakon i obrzeska są niewystarczające, spodziewaliśmy się, że zlekceważy również korzyści płynące z żydowskiego pochodzenia. A jednak nieoczekiwanie Paweł pisze, że pożytek z tego jest wielki pod każdym względem. Stwierdzenie to mogłoby zadowolić żydowskich czytelników, jak również i samego Pawła. C.K. Barrett pisze, jeżeli uznajemy, że w Starym Testamencie Bóg spośród innych narodów wybrał Żydów i udzielił im specjalnych przywilejów, zdegradowanie ich do poziomu innych narodów oznaczałoby uznanie Starego Testamentu za fałsz lub oskarżenie Boga o to, że nie był w stanie zrealizować własnych planów. Odpowiedź Pawła jest właściwa. Dlatego napisał, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Z tym ważnym argumentem wiąże się wszystkie inne błogosławieństwa. Apostoł oświadcza, że wielką korzyścią bycia Żydem jest to, że przez nich Bóg dał światu Biblię. Otrzymali oni zarówno zakon, jak i obrzeskę. Ale Biblia zawiera coś więcej. Zawiera Boże pouczenie o poważnej naturze grzechu i problemie związanym z zewnętrzną pobożnością. Ponad wszystko Biblia posiada obietnicę o przyjściu Chrystusa i on informuje, jak można dostąpić zbawienia. Naród żydowski miał rzeczywiście najwięcej błogosławieństw, więcej niż wszystkie inne narody. Na nieszczęście, jak wskazał Paweł w 2 rozdziale, źle wykorzystał te błogosławieństwa. Jednak to nie neguje samego przywileju. W podobnej sytuacji, w jakiej byli wtedy Żydzi, znalazł się Kościół chrześcijański. Kościół, który posiada nie tylko Stary, lecz i Nowy Testament, który otrzymał nie tylko świadectwo proroków, ale miał również apostołów. Boże, dopomóż mi użyć w pełni błogosławieństwa Twojego słowa w naszym życiu. Spraw, abyśmy wykorzystali je tak, jak Ty tego chcesz.